Jeszcze wczoraj na opolskich kąpieliskach było dość tłoczno, gwarno, ale przede wszystkim radośnie. Okazuje się, że frekwencja w tym roku dopisała niemalże wszędzie. Zwłaszcza na otwartym basenie Błękitna Fala, tam padł rekord. To był rekordowy sezon, ponieważ odwiedziło nasz basen Błękitna Fala 39 tysięcy klientów. W porównaniu z poprzednim sezonem jest to aż 2 tysiące więcej klientów jak rok temu. Zauważyliśmy, że z całego województwa przyjeżdżali klienci, aby w tym sezonie odwiedzić nasz basen. Na pewno przyczynił się tutaj nowy tor przeszkód, który składa się z 12 elementów. Co ciekawe, nawet jak nie było pogody, to dzieciaki z rodzicami przychodzili na nasz basen, żeby bez kolejek móc skorzystać z toru przeszkód. W tym sezonie zwiększyliśmy liczbę ratowników do 8, w tamtym sezonie było 7. Nie odnotowaliśmy żadnych incydentów z ratowaniem życia przez ratowników, więc uważamy, że ten sezon był bezpieczny. Co niedzielę odbywała się kochana przez mieszkańców aquazumba z panią Katarzyną Kochalską, gdzie tak naprawdę tłumnie opalanie i nie tylko opalanie przychodzili, aby wziąć udział w zajęciach. W tym roku również odbyły się zawody w siatkówkę plażową ECO Summer Cup, jak również Grand Prix Opolszczyzny. Nie inaczej było na strzeżonych kąpieliskach, czyli tu, gdzie jesteśmy dzisiaj my, na kąpielisku Bolko i na kąpielisku Malina. Każde z nich co roku minimalnie się przeobraża i każdy dostarcza coraz więcej atrakcji i przyjemności przebywania na nich. Sezon trwał od 23 czerwca do 3 września. Nad bezpieczeństwem użytkowników czuwało na kąpielisku Bolko 5 ratowników, na kąpielisku Malina 3 ratowników. Również tutaj nie odnotowaliśmy żadnych incydentów z ratowaniem życia. Oczywiście były jakieś drobne skaleczenia, ale tak naprawdę ten sezon również uznajemy za bezpieczny. Jedynie z czym mieliśmy problem, to oczywiście z użytkownikami w porach wieczornych, gdzie były rozpalane ogniska w niedozwolonych miejscach, dewastacje placu zabaw, siłowni zewnętrznej, jak również w tym sezonie mieliśmy 3 awarie toalet. Cały czas edukujemy użytkowników, żebyśmy dbali o wspólne dobro, żeby nam się w miłej atmosferze spędzało każde wakacje. Co roku dowozimy oczywiście nowy piasek. Jeżeli chodzi o zaplecze gastronomiczne, również się rozbudowało na kąpielisku Bolko. W tym sezonie po raz drugi pojawił się dmuchaniec dla najmłodszych, wypożyczalnia sprzętu wodnego, więc naprawdę dużo się działo. Z tego, co wiem od ratowników, to opolanie również chętnie przychodzili, wybierali kąpielisko Bolko. Jeżeli chcieli troszeczkę więcej luzu, to oczywiście jechali na kąpielisko Malina, gdzie w tym roku oczyściliśmy teren kąpieliska strzeżonego z moczarki. Również 5 razy w sezonie były przeprowadzone badania wody, gdzie uzyskaliśmy jakość odpowiadającą wymogom rozporządzenia ministrów. Dlatego tym bardziej się cieszymy, że te wakacje przebiegły bezpiecznie. Względy bezpieczeństwa zostały zachowane. Teraz pamiętajmy, że te miejsca, te ośrodki już nie są pilnowane przez ratowników. Jeśli zatem będziemy na kąpieliskach, to zwróćmy na to szczególną uwagę. Oczywiście, jeśli komuś woda chłodna nie przeszkadza, to niebawem będzie mógł rozpocząć także i sezon morsowania, który w Opolu cieszy się również powodzeniem, a my już wszyscy będziemy tęsknić za nadchodzącym latem.